Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Parasofy. Ze mną jest dzisiaj Kamil Mańkowski, były reprezentant kadry Polski, obecnie trener kadry Kataru. Dzień dobry. Kamil. Jak zacząłeś swoją przygodę z paralotniami? No, to było tak dawno, że ciężko jest nawet pamiętać, ponieważ jakieś pierwsze loty to były loty w tandemie z ojcem, gdzieś 96-97 rok. No proszę. Potem w 98 roku, jak to ostatnio sprawdziłem, były jakieś pierwsze loty z takiej małej górki w Krakowie, Bodzowa. I wtedy chyba się wszystko zaczęło, bo już w 2000 roku, czyli na przełomie milenium, już uzyskałem pierwszy stopień wyszkolenia, tak zwaną Elkę jeszcze w tamtych czasach. No i potem to już jakby zleciało, 3 lata później zrobiłem napęd i właściwie w tym bardziej się nawet zakochałem niż w lataniu swobodnym. Chociaż to też nie tak do końca, bo obie te dyscypliny są mi bardzo bliskie. W każdej praktycznie kategorii, która wiąże paralotniarstwo, miałem ochotę i chciałem zawsze spróbować tego, bo no to jest całe moje życie. Czyli swobodne latanie nie jest ci obce? Nie, swobodne latanie nie jest mi obce. Miałem swoje, że tak powiem, zloty i upadki, najwięcej w Bassano, bo tam też mój ojciec szkolił na jakby swobodnych lataczy termicznych. Więc tam najwięcej, ale były też inne miejsca i trochę we Francji się udało polatać i w Austrii, ale generalnie to Bassano, to jest moja Mekka. Kiedy kupiłeś swój pierwszy napęd? Praktycznie myślę, że z 2 lata temu kupiłem swój pierwszy napęd. No co? Bo wcześniej byłem, że tak powiem, sponsorowany przez ojca, po którym zawsze zostawałem napęd, jako że też był zawodnikiem, to miałem jakby swój napęd zawsze do latania. Później byłem sponsorowany przez włoską firmę Per Il Volo, która zapewniała mi nowy napęd na każdy nowy sezon. Więc byłem bardzo zadowolony z tej współpracy. Zresztą producent jeździł ze mną na zawody i miałem pełne wsparcie techniczne. Także być może gdyby nie te zmiany, które dokonały się na rynku motoparalotniowym PPG w ciągu ostatnich 3 lat, praktycznie wszystko się zmieniło, to podejrzewam, że dalej latałbym na topie 80, bo uważam, że to jest silnik, który w pełni powinien zaspokoić kogoś, kto lata tak zupełnie swobodnie, rekreacyjnie właśnie, albo kogoś, kto chce dzielić to latanie swobodne z napędowym i przy okazji nie zrobić sobie kuku na zdrowiu, bo to, co się dzisiaj dzieje, niestety tylko do tego prowadzi. No ale latałeś zawodniczo, byłeś w kadrze Polski, latałeś napędowo, no to na czym latałeś? Bo chyba nie na tym topie. Latałem na topie, aż latałem na topie do 2011 roku. A w 2011 roku zaliczyłem przeskok na Ventora Technofly, który był tuningowanym Ventorem, czyli miał jeszcze... Seryjny nie był. No nie był seryjny. To był chyba jedyny napęd, który miałem w karierze, który był tuningowany i opierało się to właśnie rozwiercanie i polerowanie otworów tam cylindra. I ten napęd naprawdę miał znacznie więcej mocy. Oczywiście żywotność nie mogła być jakaś super wielka, ale też chciałem go używać głównie do slalomów, także o żywotności tutaj jakby... Zapomniałem, zwłaszcza, że kolejny raz jakby przeszedłem do firmy, która zapewniała mi pełne wsparcie, bo w tamtym okresie dzięki Technofly właściwie mogłem używać tego silnika dowoli, zażynać go dowoli, także... Był restaurowany, rozumiem, jak był zażynany. Był restaurowany i nie wiązało się to dla mnie z kosztami, także można to też oprzeć o jakiś sponsoring. Potem po Ventorze, kiedy już zaczęło brakować mi mocy,
Przesiadłem się na 200, którą właściwie to chyba był pierwszy mój napęd kupiony, bo kupiłem go od swojego przyjaciela z dawnych lat, czyli Diego, czyli właściciela Mini Plane'a, czyli Topa 80, który wcześniej produkował te silniki, ale nie był do nich przekonany, więc swoją demówkę po prostu mi odsprzedał i pamiętam, że to chyba były pierwsze realnie wydane pieniądze, jeszcze pożyczone od kolegów, żeby móc wystartować w mistrzostwach, w pierwszych mistrzostwach świata, tak, we Francji. I potem już droga była prosta, chociaż dzisiaj możemy powiedzieć, że była prosta, bo tak naprawdę jeszcze wtedy przekonanie było u tych, że tak powiem, bardziej wyżej ode mnie w jakiejś tam politycznej drabince, to nie przechodziło przez głowę, że na 250-kach będziemy latać znów, bo to był silnik przeznaczony tylko do trajek, więc pamiętam, że miałem problem w pierwszym sezonie, kiedy tak naprawdę chciałem już mieć 250-kę, to miałem jeszcze problem, żeby przekonać resztę ekipy, która jakby sprawowała nade mną pieczę i chwała im za to, że właśnie już powinienem wziąć ten silnik i latać dalej na tym silniku. Choćby z uwagi na to, że nigdy nie byłem tym przecinkiem w reprezentacji, tylko jednak ważyłem, bo w szczytowym okresie to nie wiem, około 75-80 kg, także warunków de facto nie miałem do tego, żeby ten sport slalomowy uprawiać i to też jakby się odzwierciedliło w moich wynikach. Po prostu nie miałem możliwości wyjść wyżej. W pierwszych mistrzostwach świata byłem piąty, potem w mistrzostwach Europy byłem piąty i w kolejnych mistrzostwach świata w Legnicy też byłem piąty, więc po prostu... Piątki się ciągnęły za tobą. Na pierwszych startowałem na Ventorze albo na Polinii 200, potem już na 250 i znowu 250 w Legnicy. I niezależnie od tego po prostu co robiłem, to pewien poziom umiejętności jakby został osiągnięty, a następna droga jest drogą sprzętową i drogą współczynników typu, jeżeli dwóch pilotów typu 60 kg i 250 versus 80 kg i 250 lata ten sam task, no to okazuje się, że no więcej mocy ma ten lżejszy. I też na początku jeszcze to nie był dla mnie tak duży problem jak teraz, ponieważ teraz jakby cała ta zabawa zaczęła być skracana poprzez robienie bardziej skomplikowanych przelotów, bardziej skomplikowanych konfiguracji tych pylonów. Mhm. I kolejności ich oblatywania i jakby z długich slalomów przeszliśmy do krótkich slalomów, które tak naprawdę takich jak ja pozbawiają szans na zwycięstwo, bo ja nie będę miał już tej samej energii w zakręcie co lżejszy pilot. On nie będzie miał prędkości, ale tak naprawdę ja nie wygram z nim prędkością, bo na zakrętach nie ma jak wygrywać prędkością. Także po prostu dla mnie to w pewnym sensie zamknąłem pewien okres, w którym, że tak powiem, ścigałeś się. Się ścigałem, bo po prostu z jednej strony zdarzyła mi się ta okazja, o której będziemy mówić, a z drugiej strony no po prostu biłem głową w mur i wiedziałem, że pewnych rzeczy nie przeskoczę. No chyba, że siłownia, męczenie z odchudzaniem i tak dalej, ale ty jesteś wysoki, więc to... Myślę, że to nie jest ten sport właściwie. Jak dla mnie, to nigdy nie był ten sport, w którym nie wiem, miałem biegać na 100 metrów jak najszybciej na świecie. To był dla mnie sport finezji, to był dla mnie sport, w którym po prostu ci zawodnicy, których spotykałem na zawodach, przyjeżdżali tam dla fanu. To był sport amatorów, to był sport różnych silników, a w momencie, kiedy kończyłem swoje starty w zawodach, tak naprawdę można by rzec, że karty były wyłożone na stół, czyli 250, Snake i pilot w okolicach 60 kg, to jest recepta
Na wyniki. Recepta na wyniki. I tutaj jakby nie da się tego przeskoczyć. Przeskakuje to jak na razie Alex Mateos, ale przeskakuje to po prostu na innej firmy skrzydle. Natomiast jakby to powiedzieć, wiedza, którą uzyskaliśmy z latania na snake'ach, przekazana dalej, widać, że działa i widać, ilu ludzi lata na ten moment w zawodach na snake'ach i pochodnych firmy Dudek. 80% chyba, co? No w porównaniu z całym światem i tu no. Też jakby mam swój kamyczek, też latałem, też promowałem to wszystko, więc ja nie mam jakiegoś takiego niedosytu. Udało mi się zrobić coś, czego nikt przede mną nie zrobił i to był... Miałem gdzieś taki cel, żeby powiedzmy zostać mistrzem świata. Natomiast w momencie, kiedy już w tak trudnych warunkach, że tak powiem, współczynnikowych musiałem osiągać dobre wyniki, to zdobycie brązowego medalu na mistrzostwach świata na Węgrzech, pierwszego tak naprawdę medalu zdobytego w klasie PF1, czyli w tej największej klasie, historycznie jakby najstarszej, było dla mnie i jest do dzisiaj i prawdopodobnie będzie takim osiągnięciem, które wieńczy moje starania w tym sporcie pod kątem bycia zawodnikiem. I nawet teraz bardziej odpowiada mi bycie trenerem, ponieważ jakby znam ten temat i chciałbym, żeby właśnie moi piloci, którzy mają tam po 60, 50, 60 kilo, z moją wiedzą, którą im przekażę, kiedyś byli lepsi ode mnie. No właśnie, poruszyliśmy temat trenowania. Kamil, jak to się stało, że stałeś się trenerem kadry jeszcze takiego państwa, jakim jest Katar? Można by to nazwać... No to tak, że... egzotyczne, tak? Ja rozumiem, tak, okej. No, nagle, wiesz, no, dogadałeś się, bo jesteście na różnych mistrzostwach świata, się spotykacie jako też piloci. No to ja rozumiem, okej. Włochy, Francja i tak dalej, ale nagle tak, Katar. Jak to się stało, wydarzyło? Znaczy, wszystko tak naprawdę zaczęło się na pierwszych mistrzostwach świata, na których w ogóle pierwszy raz zobaczyliśmy kadrę Kataru i jakby było to zderzenie pokoleń, nie pokoleń, tylko tych różnych światów, bo my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że ktokolwiek przyjedzie z Kataru, a tu nagle reprezentacja przyjechała, nie jakaś ogromna, ale spora i dla nas to w tym 2000 to był rok 13. W 2013 roku to było totalnie egzotyczne i oni też jakby nie mieliśmy z nimi kontaktu, ponieważ oni szli bezpośrednio do Francuzów, do Hiszpanów i z nimi jakieś tam pierwsze znajomości zabierali. Z nami przez to, że jakby trochę z boku jesteśmy, niewiele ludzi w reprezentacji mówi po angielsku, To takiego kontaktu nie ma, jako że z Polakami. No ale jakby nie patrzeć, to Polska zawsze była raczej autorytetem w tej dyscyplinie. No właśnie nie zawsze i to się zmieniło, na pewno się zmieniło w ciągu kilku ostatnich lat poprzez to, że zachęciliśmy, bo ja tak naprawdę wychodzę z kadry, która była bardzo mała. I w pewnym momencie zachęciliśmy więcej ludzi do tego, żeby brać udział w zawodach i to się stało. Więc ja, gdy odchodziłem, tak naprawdę już nie miałem takiego poczucia jakiejś takiej wielkiej odpowiedzialności, że kurde, jak nie będzie tego Mańkowskiego, to tam już nic się nie będzie działo. Tylko normalnie z czystą głową miałem takich kolegów jak Paweł Kozarzewski. Pozdrawiamy Lojaka. Pozdrawiamy. To... Jak się widzi, że taki materiał wchodzi, czy Wojtek Bugdał, czy tam reszta jeszcze zawodników, to tak naprawdę nie zostawia się tego rozgrzebanego, tylko zostawia się to przed jakimś kolejnym etapem. Z potencjałem. Dokładnie i jakby to można mieć bardziej czystą głowę. A wracając do tego, jak to się z Katarem stało, to właściwie stało się tak, że potem nie było z nimi kontaktu. Dopiero pierwszy kontakt
Były jakieś rozmowy przez maile o tym, żeby być tam part-time trainer, czyli żeby przyjeżdżać na kilka tygodni, im pomagać. Aha. Natomiast mnie to jakoś tak do końca nie interesowało. I dopiero... Czyli rozumiem, że zapraszali was do wspólnych jakichś treningów? Znaczy ja miałem jakieś indywidualne zapytania ofertowe. Aha. O to, okay. Żeby przyjechać i im pomóc przez tam 3 tygodnie, 4 tygodnie w Stanach czy gdzieś tam. Natomiast było to tak mało przekonujące na tamten moment, że ja nie brałem tego poważnie. Zresztą do końca tak pozostało i tak naprawdę to chyba musiałem sporo wiary włożyć w to, żeby jednak się tam pojawić, bo następne spotkanie mieliśmy dopiero w Legnicy w 2014, tak? Czy nie, to był 15. W 2015 i tam spotkałem się z Alim i z Mohamedem, których też pozdrawiam. Bo to stały się moje takie dwa fundamenty w Katarze, ludzie, na których zawsze mogę liczyć, i to jest to, czego najbardziej brakuje za granicą, jak się jedzie do obcego kraju, a jeszcze do całkiem obcego kraju kulturowo, takie, to w ogóle to jest, no dlatego mówię fundamenty. I pomogłem im na zawodach w pewien sposób zrozumieć, jak mają pokonywać slalom, żeby to było bardziej wydajne, lepsze czasy, żeby uzyskali. Postarałem się im pokazać, jak prawidłowo wchodzić w zakręt, w którym momencie, z uwagi na to, że latali już na skrzydłach takich jak my, więc nie było tutaj jakiejś takiej różnicy. Oni byli bardzo szczęśliwi, bo generalnie nie jest to taki oczywisty fakt w tym sporcie, że ludzie ludziom pomagają a propos techniki. Ludzie są bardzo chętni do tego, żeby ci powiedzieć, że kup sobie taki napęd, że kup sobie takie skrzydło, ale jak dochodzi co do czego, że trzeba wytłumaczyć coś, to albo brakuje wiedzy, albo... się nie chce. Albo po prostu się nie chce, bo to jest tak, jakby się kształciło swoją konkurencję. No ja zrobiłem to na zawodach na zasadzie: to jest zabawa, tak? Mimo że to są Mistrzostwa Świata, ja nie mam powodu, żeby tej wiedzy, którą uzyskałem na temat tych skrzydeł, które wychodzą z Polski, nie przekazywać jej, bo kto miałby ją przekazać, jeśli nie ja, takim Katarczykom, którzy w dobrej wierze kupili takie skrzydła, widząc, że robimy na nich wyniki. Więc robienie sobie z nich jakby wrogów na zasadzie, że nie, my im nic nie powiemy, bo oni jeszcze zaczną lepiej latać ode mnie, to nigdy nie była moja wizja tego sportu. To zawsze była wizja open source. Ale dzięki takiemu podejściu jak twoje jest też progres, tak? No bo nie byłoby tego progresu, gdyby no ktoś się nie wytłumaczył ludziom, jak latać na takich skrzydłach. No, ja starałem się zawsze pomóc i mam nadzieję, że ci, którzy skorzystali z mojej pomocy, bo to wiadomo, że jestem tylko jednym człowiekiem i mam ograniczony czas i nie wszystkim byłem w stanie pomóc, ale tym, z którymi rozmawiałem, myślę, że byłem w stanie na tyle pomóc, że odkryli jakieś swoje nowe możliwości. I właściwie ta pomoc tym ludziom w tym momencie, podejrzewam, że w jakiś tam sposób zadziałała na to, żeby człowiek, który się ze mną wcześniej kontaktował, Hany Shaker, który mnie tam ściągnął, odezwał się do mnie ponownie i już na tej imprezie miałem rozmowę z Emilią Plak, która bardzo mocno współpracowała z tym teamem. Pozdrawiamy też Emilkę. Pozdrawiamy. Na temat tej współpracy z teamem, bo jakby byliśmy już z dawnych czasów kolegami z kadry, więc dosyć łatwo nam było złapać kontakt na temat, czego oni będą ode mnie wymagać i jak to będzie wyglądało. Tym bardziej kulturowo też jesteście zbliżeni, tak? Tak, to już była taka rozmowa scalająca i potem właściwie 10 dni po tych Mistrzostwach Świata w Legnicy nastąpił mój wyjazd i tak się zaczęło. I zaczęło się, że tak powiem, bardzo, bardzo powoli, ponieważ wszelkiego rodzaju procedury potrzebne do tego, żeby uzyskać tam pracę jeszcze w wojsku, tak jak ja pracuję, no to są kosmicznie długie i
dla mnie czekanie na kontrakt przez pół roku, bo tyle to trwało, zanim oni zorganizowali. To znaczy, co trwało? No trwało to, że raz na 2-3 tygodnie wydarzało się coś ważnego, typu, nie wiem, badania lekarskie, typu jakiś urząd, jakieś odciski palców, jakieś sprawdzanie czegoś, moich papierów. I dopiero tak naprawdę w grudniu gdzieś wyjechałem 15 lipca, a koło 20... 2015. Tak, a 20 grudnia podpisałem kontrakt i zacząłem żyć tak naprawdę. Chociaż przez to, że właśnie uzyskałem kolegów wcześniej na Mistrzostwach Świata, to ten czas był, no nie był wyrzucony do śmieci, bo jeździliśmy sporo robić trochę zabawy na wydmach, czyli chłopaki tam sobie pokupili... Offroadzik? No, nie. Offroadzik troszkę, bo generalnie zajawieni na latanie swobodne na wydmach, tak jak Diuna de Pilar, która była całe życie moim marzeniem i nagle przyjechałem do kraju. Pół roku nic nie robiłem, ale miałem 60 kilometrów do wydm. Więc jeździliśmy tam, oni mają cały czas całe zaplecze sprzętowe pod tym kątem, jakie skrzydła Emily. Więc wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby się fajnie bawić. I także jakby bardzo... Z jednej strony pod kątem pracy wspominam to, że to jest niemożliwe, że ja tam wytrzymałem, a z drugiej strony wspominam to z punktu widzenia tych około spraw z Mohamedem i Zalim, po prostu super komitywa. Ale to się dzieje cały czas. Tak. Właśnie, bo wspomniałeś o wojskowych. Rozumiem, że twoi podopieczni są żołnierzami. Tak. I dlaczego? Jak? Weź no, mi wytłumacz. Tam to ogólnie ty pracujesz jakby dla wojska, czy jak to wygląda? Znaczy, no, ja podpisałem kontrakt na tak zwanego civilian expert, czyli ekspert cywilny, tak? Mhm. I generalnie z przeznaczeniem do bycia trenerem jednego z zespołów prowadzonych przez armię. I w międzyczasie tego, bo generalnie kontrakt podpisałem z organizacją, która nazywała się Military Sport Association, czyli taka organizacja zajmująca się tylko sportem w Wojsku Katarskim. A w międzyczasie zwolniono mojego szefa. W międzyczasie, czyli gdzieś po pół roku, jak dostałem kontrakt, został zwolniony mój szef. I zostaliśmy przeniesieni do innego departamentu i nagle się okazało, że już nie jesteśmy Military Sport, tylko jesteśmy Special Force. Czyli jakby ten nasz departament zawiera trzy teamy spadochronowe i jeden team napędowy. I generalnie te trzy teamy spadochronowe zajmują się formacjami, wszelkiego rodzaju demonstracjami. Typu, że jak jest na przykład najważniejszy dzień w Katarze, czyli ten Dzień Niepodległości, Dzień Narodowy, no to wszystkie te teamy wykonują wtedy pokazy i przez cały rok do tego się przygotowują. Natomiast drugim zajęciem jest to, żeby oczywiście się kształcić i brać latać udział w zawodach. Okay. Ale to jest druga kwestia, to jest zupełnie jakby... A czyli pierwsza to są jakby, jesteście takim dobrem narodowym. Pierwsza to jest właśnie pokazy, a druga dopiero to jest branie to są zawody. Czyli dwa teamy pokazowe spadochroniarzy, jeden team na celność lądowania i nasz team napędowy, w którym obecnie mam 10 pilotów. Z opcją na to, że chciałbym to doprowadzić przynajmniej do dwa razy takiej ilości, czyli 20, może 30. Ambicje na podium są. Znaczy, no, żeby mieć ambicje na podium, to trzeba umieć liczyć i tego mnie nauczono, także wiem dobrze, że team to musi być obsadzenie wszystkich klas na zawodach i wtedy zaczyna się gra o tak naprawdę o medale. A indywidualne kwestie to są zawsze indywidualne kwestie. To są kwestie tego, jak zawodnik się czuje, tego, czy dobrał sobie sprzęt. Właściwie milion kwestii. Ale
jakieś fundamenty trzeba stworzyć i fundamentem pierwszym jest to, że jeżeli się jedzie zdobywać coś na zawodach, to trzeba zdobywać to pełną klasą. Okay. I tak, tak chciałbym to robić w przyszłości. A jak wasze treningi wyglądają? Macie jakąś strefę wydzieloną? Jest to, trenujecie nad wodą, trenujecie nad piaskiem? Znaczy, jak to wygląda u was? Oczywiście Katar jest specyficznym miejscem, tak? Czyli do życia, normalnego życia ludzkiego nadaje się maksymalnie 4 do 5 miesięcy. To jest takie życie outdoorowe, powiedzmy. Mhm. Ponieważ reszta miesięcy to jest po prostu ukrop. No, nie da się wytrzymać na zewnątrz, trzeba siedzieć w klimatyzacji. Nie wyobrażam sobie latania w takich warunkach. Chyba, że na wydmie bez butów, kasku i niczego właściwie. No, wtedy, ale bez butów to sobie raczej jeszcze poparzysz stopy. Nie, właśnie wieje wiaterek, fajna bryza od morza, to da się te 40 stopni w cieniu wytrzymać, ale z napędem już by się tego nie ogarnęło. Myślę, że po prostu by popadaliby mi ci chłopcy jak muchy. Więc tak naprawdę mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, ewentualnie kawałek marca. I to są miesiące, w których możemy tam trenować. Od tego roku powstał tam drop zone, czyli strefa, na której będą dwa samoloty dla spadochroniarzy. Mamy tam porozkładane takie ogromne namioty, także wszystko jest obłożone sztuczną trawą. Jest naprawdę fajnie. I podejrzewam, że tam będziemy trenować w tych miesiącach mniej ciepłych, czyli chłodniejszych. A przez resztę roku jakby mamy treningi głównie zagraniczne. Do tej pory to czyli przez ten czas, kiedy nie możecie u was, to wyjeżdżacie gdzieś trenować. Dokładnie. Gdzie wyjeżdżacie? W zeszłym roku nasz harmonogram zaczął się od 2 miesięcy na Florydzie, w Winter Haven, i tam spędzaliśmy czas na takim małym lotnisku miejskim, na którym już umowę mieli podpisaną nasi spadochroniarze, więc byliśmy tam jakby w komplecie z nimi. Po tych 2 miesiącach wróciliśmy do Kataru na jakieś, nie wiem, 2-3 tygodnie. Następny wyjazd Hiszpania, Empuria Brava, akurat okolice Emilki, także mieliśmy tam dobrą bazę i właściwie niczego nam nie brakowało. I tak jeszcze powtarzaliśmy 2 razy, czyli byliśmy jeszcze razem 3 razy w Empurii. Tam ćwiczyliśmy sobie jakieś nawigacje, jakieś precyzje. I potem przyszły Mistrzostwa Świata w Anglii, klasyczne, pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata, po powrocie stamtąd jeszcze jedna Ameryka, czyli Stany Zjednoczone na miesiąc. No i tak wyglądał sezon. No i jakby podstawowym problemem z tym związanym jest to, że jeżeli chce się ćwiczyć nawigację konkretnie, no to nie można przebywać w jednym miejscu, także na ten moment baza, którą mieliśmy do tej pory w Empurii w Hiszpanii, jest już jakby wyeksploatowana, bo zrobiliśmy tam wszystko, co mogliśmy zrobić, oblecieliśmy to dookoła i po prostu piloci zaczynają latać na pamięć, jeżeli to jest w jednym miejscu cały czas organizowane, więc zmieniłem i na przyszły rok prawdopodobnie będziemy jeździć na południe Hiszpanii. Ale 2018 czy 2017? Tak. Ten sezon. Ten. Okay. Tak, będziemy jeździć na południe Hiszpanii. Zaplanowałem latanie swobodne we Włoszech. Także no i jeszcze ważna sprawa, bo generalnie cała idea tego, co robimy poprzez wojsko, polega na tym, że w momencie, kiedy ja przejąłem ten team, to zasada, która jakby funkcjonuje, jest bardzo prosta. Wszystko możemy robić, tylko ma być bezpiecznie. I na ten moment właśnie skupiam się na tym, żeby tych chłopaków doprowadzić do tego, żeby choćby radzili sobie z sytuacjami niebezpiecznymi. Także na przykład w tym sezonie będziemy mieli 2 razy SIF kursy, tylko że właśnie dzięki temu, że jesteśmy profesjonalnym zespołem, innymi słowy, są na to pieniądze, byłem w stanie dogadać się z Raulem Rodriguezem proszę. I będziemy to robić profesjonalnie przez
10 dni każdy taki kurs, także to jest naprawdę coś, czego nie mógłbym nawet ja sobie zafundować, a tutaj każdy z nich będzie miał jakby te 10 no, dni na wiosnę. No taki z Raulem to kurczę. 10 dni na wiosnę, 10 dni na jesień z Raulem, także myślę, że... Raul to dla tych, co nie wiedzą, to jest kilkukrotny mistrz świata w akro. Właściwie to odkrywca. Odkrywca akro, tak, dokładnie. No. Mój bohater od kiedy latam. No to także, piękne. Marzenia także się spełniają. Też w pewnym sensie marzenia się spełniają pod kątem właśnie organizacji takich zjazdów. To powiedz mi teraz, rozumiem, że twoi podopieczni latają też swobodnie, tak jak mówiłeś, na wydmach tam sobie latacie i tak dalej. Co może taki SIF wam wnieść do latania slalomowego? No bardziej chyba tak nawigację czy tam ekonomię, co? Znaczy generalnie na ten rok plan jest przyjęty taki, że musimy, że tak powiem, przystopować. Tak mi to zostało wytłumaczone. Na zasadzie slalomów, czyli na ten rok odpuszczamy sobie slalomy, będziemy trenować więcej procedur, to podstawa. Będziemy trenować więcej nawigacji i ekonomii. Precyzyjne jakieś taski będziemy robić być może w przyszłym roku. I stąd właśnie, żeby zapełnić tę lukę czasową związaną ze brakiem slalomów, no najlepiej będzie ją zamknąć poprzez korzystanie z kursu bezpieczeństwa, bo to może w przyszłości pomóc tym chłopakom w sytuacjach niebezpiecznych, bo jakby to o tym się zapomina oczywiście w Polsce, bo ważne są tylko pieniądze na sprzęt, a na szkolenie to najlepiej jak się nic nie wyda, więc ludzie o tym zapominają i a jednak SIF to jest potem jest zaczynają podstawa. Latać na skrzydłach competition, czyli na napędzie nikt nie ma problemu na tym, żeby latać nagle na Snake'u, czy na Snake'u XX, czy powiedzmy teraz może jeszcze Viper wejdzie. To są skrzydła, czy Hadron XX, które są śmiertelnie niebezpieczne. Należy mieć reakcje naprawdę wyuczone i wszystko jest w porządku, dopóki się korzysta z dobrych warunków meteorologicznych, ale na każdego przyjdzie ten dzień, w którym wystartuje i będzie marzył o tym, żeby być na Ziemi i wtedy umiejętności przy tego typu skrzydłach, które korzystają z tego, że nie są stabilne, bo to trzeba podkreślić, te skrzydła przez to, że nie są stabilne, one mogą robić wyniki na slalomie, bo stabilne skrzydło nie skręca jak skrzydło niestabilne, tak. Bo skrzydło, które nie ma wydłużenia, nie zachowuje się jak skrzydło z wydłużeniem i te wszystkie różnice nie polegają tylko na tym, żeby kupić sobie żyletę i że tak powiem, rossignolami na krupówkach pobiegać, tylko każdy powinien mieć skrzydło dopasowane do swoich umiejętności, a nigdy nie można być pewnym swoich umiejętności, jeżeli się na taki kurs nie pojedzie i nie sprawdzi, co się dzieje z tym skrzydłem, bo zapewniam, że reakcja skrzydła poziomu Speedstera czy Nucleona, a skrzydła Viper czy Snake XX to jest inna reakcja i inaczej trzeba się zachować, żeby nie wpaść w jakieś poważne tarapaty, żeby sobie po prostu nie zrobić kuku. Także ja to potraktowałem na ten rok jako podstawę, że tak powiem, rozpocząłem kontakt a propos tego z Raulem. Są to ogromne pieniądze i wiem, że nikt w Polsce nie mógłby sobie pozwolić na tego typu kurs, ale jeżeli mogę pozwolić na to swoim pilotom, no to od razu w to uderzam. Tak? I pięknie, 10 dni z takim człowiekiem, no marzenie. Ile to kosztuje? Przyznaj się. Za dużo. Nie jedno auto można kupić, co? No. Można. Można. No to nieźle. Kamil, taka twoja prywatna, najbardziej niebezpieczna sytuacja, jaką miałeś, bo tak mówimy o tym bezpieczeństwie, bo wiadomo, że granice już teraz są naprawdę bardzo, bardzo wąskie. No. Myślę, że najbardziej niebezpieczna sytuacja, czyli sytuacja, w której nie opanowałem tego, co robiłem, polegała na tym, że
Przez wiele lat trenowałem to, żeby robić spirale do ziemi. I pewnego dnia, a akurat był to dzień na pararodnikach i... 2.16, nie, 2.15 to było. Przed zawodami, przed mistrzostwami świata. Pamiętam, że poszedłem polatać, a z uwagi na obecność moich kolegów akrobatów z Acro Collective, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Byłem bardziej nakręcony niż zwykle, więc dosyć sporo tam fikołków porobiłem i pamiętam, że właśnie poleciałem do nich na nadstart i chciałem zrobić spiralkę, ale nie taką całkiem do ziemi, bo już właściwie byłem przekonany, że dobra, kończę tą figurę i ląduję koło nich, żeby trochę się tam, żeby pobyć z nimi, pogadać jak to tam. No i w tym momencie właściwie jak już sobie robiłem projekcję tego, że właśnie wyląduję, to nagle byłem sprowadzony na ziemię i z tego, co sobie przeanalizowałem, wynikało, że w momencie, kiedy zjeżdżałem do ziemi, to zostawiając za sobą strugi odśmigłowe za napędem, po prostu w momencie, kiedy wyprostowywałem to nad ziemią w ten sposób, to przejechałem przez te strugi i Snake z reguły robił mi coś takiego. Tym razem to nie było coś takiego. Tym razem to było i po prostu ziemia. Kolejny raz miałem szczęście, kolejny raz nic mi się nie stało, kolejny raz rozwaliłem wszystko, co miałem na sobie. Zasada się sprawdziła, napęd się rozwalił całkowicie. Był to jeszcze wtedy para element. 250 zniszczony po prostu do spodu. Cała rama, wszystko. Pamiętam, że leżałem, byłem tak przygnieciony nim trochę i oczywiście jeszcze na samym początku nikogo nie było, oczywiście pierwsza myśl, ale sobie polatałem, no pięknie, pięknie tutaj pokazałem, tutaj przed milionami słuchaczy, jak wiecie, jak to jest na eventach, czyli pełno ludzi patrzy. No i siedziałem sobie w tym napędzie i czekałem na pomoc, bo znowu ważna rzecz, nauczyli nas na kursach z pierwszej pomocy w kadrze narodowej, za co dziękuję, że są właściwe reakcje, jakie powinna ofiara przyjmować jakby w momencie po takim upadku. No i pierwsza i podstawowa to nie ruszać się, dopóki nie nadejdzie pomoc. Zastosowałem się, byłem spokojny. Ruszyłem sobie tylko palcami. Czy kręgosłup cały? Wyglądało, że jest dobrze, ale w następnych chwilach jakby zacząłem mieć pokaz slajdów z tego właściwie, co w tym momencie mogłem stracić, bo już było to na zaawansowanym poziomie rozmów z Katarem, bo było to na miesiąc albo może miesiąc przed mistrzostwami świata w Legnicy. Bo miałem po prostu świeżego potomka i tak to wszystko zebrałem w kupę i pomyślałem sobie, to chyba nie jest dobre, co ja robię. No, przynajmniej spirale do ziemi. Od tego czasu, no, nie powiem, żebym się całkiem wyluzował z tym, co robiłem do tej pory, bo daje mi to adrenalinę niesamowitą, ale z pewnymi figurami po prostu sobie odpuściłem i no i właściwie tyle, no. Jak zwykle obyło się bez jakichś szczególnych. No te pararodniki nie były szczęśliwe niestety. No nie było. Akurat. Większość osób wie o co chodzi. Nie będziemy raczej dyskutować na ten temat dzisiaj. Co byś mógł doradzić świeżakom, pilotom? No nawet tym zaawansowanym, jak masz coś im do powiedzenia. Nie no, co byś mógł doradzić, bo dosyć często poruszam tą kwestię, bo jednak widzę, co się dzieje i te bezpieczeństwo też chciałbym przy każdym odcinku w jakiś sposób poruszać i co pilot, to ma swoje jakieś często pomysły bądź jakieś swoje przemyślenia odnośnie bezpieczeństwa, bo nie rozmawiamy tutaj o szachach, o warcabach, czy graniu w paletki, tylko rozmawiamy o sporcie, gdzie można w ułamku sekundy stracić życie, więc jednak ten aspekt bezpieczeństwa jest dla mnie dosyć ważny i zazwyczaj pytam większości moich gości o to. Znaczy, dla mnie najważniejsze jest, jeżeli szkoliłem tutaj ludzi przez 7 lat w Polsce,
to zawsze starałem się... Bo jesteś instruktorem. Tak jest. Starałem się nawiązać kontakt, jakby ten element szkolenia w postaci psychologii jednak dopełnić, bo też nie każdy instruktor to robi, i zainteresować się tym, co akurat ten człowiek, który przyszedł, oczekuje od tego sportu, bo ludzie mają różne oczekiwania i czasem sobie z tego nie zdają sprawy nawet, jakby ze impetu, w jakim mogą wpaść w ten sport. Ten impet to jest właśnie taki pan Krzysiu, który przychodzi, myśli, żeby polatał, idzie na wyciągareczkę, zrobił 20 lotów, no ale to leci na te 300 metrów, zlatuje i po zabawie. Napęd. No i zaczyna się jakby historia od początku, bo tak naprawdę on latał, ale nie ma pojęcia o tym lataniu. Więc co mu doradzić? I tutaj trzeba znaleźć jego prawdziwe oczekiwania. Czy on będzie próbował zostać mistrzem świata, czy on będzie próbował tylko i wyłącznie się nie zabić. A jeżeli będzie próbował się nie zabić, to trzeba mu uświadomić, że jest takie coś w tym, że jest rekreacja i właściwie 15-minutowy locik po pracy. To jest przyjemna rzecz. Bo niektórzy to tak biorą to jakby od razu trzeba było pójść do bardzo wysokiego poziomu, robić nie wiadomo jakie spirale. Tak, od razu kupić skrzydło, kurczę, poważne. No, skrzydło. Ze skrzydłem to jest teraz tak, że znacznie inaczej było 10 lat temu, znacznie inaczej jest teraz. I akurat w swobodnym lataniu to zawsze mówię swoim kursantom, że generalnie w dzisiejszych czasach wszystko to, co się zostawia kosztem bezpieczeństwa, jest niewarte świeczki dla kogoś, kto zaczyna. Czyli każde skrzydło, które weźmiemy w nowoczesnej technologii z Sharknosem, jeżeli to nawet jest Nemo XX, to skrzydło pozwoli na pierwsze cross country. To skrzydło pozwoli na naukę termiki. To skrzydło nie dość, że pozwoli, to jeszcze wybaczy błędy. Jak wybaczy, to jeszcze wyprowadzi z tych błędów. I to jest to, o co chodzi, czyli pakiet. Kupuje skrzydło i dostaje prawie, że pakiet bezpieczeństwa. W momencie, kiedy ktoś polata 20 lotów, zrobi na kursie na Nemo XX i stwierdzi, oni na tym uczą w szkole, to ja nie będę tego kupował, bo to jest do szkoły. Obciach, no. To jest do szkoły i obciach. Tak. I właśnie to tak nie działa. Właśnie to skrzydło, ja najbardziej jestem pod wrażeniem Nemo XX, bo po prostu nie wiedziałem, że skrzydło szkolne może chodzić za ręką, może latać, może mieć... Znaczy może latać, ale może mieć po prostu takie właściwości, które pozwalają spokojnie się zabawić w górach i nie potrzeba do tego optika, nie trzeba do tego kolta. I jeszcze na napędzie na takim Nemo można polatać. Jeszcze na napędzie, ale z napędem znowu też wchodzą skrzydła bezpieczne. Uniwersalne też. Słyszałem sporo dobrych opinii o tym reporterze nowym Dudka. Też zamówiłem dużą partię, bo 10 skrzydeł zamówiłem do swojego teamu, właśnie do latania pokazów. I sądzę, że właśnie takie skrzydło jak Reporter czy Nucleon XX to jest pierwszy wybór napędziarza, co on będzie chciał robić w przyszłości. Bo Reporter to jest takie skrzydło do takiego po prostu relaksowania się, jakichś przelocików do znajomych. To no dlatego też ma taką nazwę, tak? Idealne skrzydło do tego. Można puścić sterówki i robić zdjęcia. Natomiast Nucleon stoi po drugiej stronie i ten Nucleon naprawdę jest świetnym skrzydłem. Jest, korzysta ze wszystkich. Takie najbardziej chyba wypośrodkowane te skrzydło, nie? Między szczerze, na przykład syntezą, tak? No bo mamy jeszcze syntezę. Ale nawet biorąc, słuchaj, podstawowy problem w napędowym świecie. Nie ma skrzydeł ze środka. Tak. Są skrzydła, na których możesz kogoś uczyć, żeby latał bardziej zaawansowanie, ale te skrzydła już są dla niego za bardzo niebezpieczne. Po prostu. Na przykład Snake, podstawowy Snake jest niebezpiecznym skrzydłem. Nowy Snake też jest niebezpiecznym skrzydłem. Nie można powiedzieć, że skrzydło, które będzie miało 18 metrów, będzie miało właściwą reakcję na to, co robi pilot, jeżeli on się uczy. Dlatego
przez taką sytuację powstał Nucleon, którego wcześniej ja naprawdę wolałem latać na plazmie, która zabierała mi 50% bezpieczeństwa Nucleona, ale dawała mi trochę więcej kwanu, trochę więcej jakby tego, tej zwinności. Natomiast teraz zalatałem na tych, na kilku rozmiarach tego Nucleona, Sharknose, PK System, czyli Power Attack, 2D, wszystko działa. Praktycznie mogę powiedzieć dzisiaj, że jest to skrzydło lepsze od pierwszego Snake'a, jeżeli miałbym kogoś uczyć, jak latać na nowym Snake'u. Ponieważ to skrzydło jest jeszcze do tego bardziej stabilne, jest, ma większą samostateczność, a co za tym idzie, jeżeli zastaną nas trudne warunki w powietrzu, to ono nie będzie latać jak mała parasolka w huraganie. Tak. I to na tym polega, więc uważam, że żadna inna firma na ten moment na rynku nie ma skrzydła, które tak bardzo czerpie z zawodniczych skrzydeł bez pozbawiania się tego podstawowego, pasywnego bezpieczeństwa. I jak na razie to w ogóle nie, na ten rok nie planuję wkładać moich pilotów na wyższej kategorii skrzydła, mimo że mam, jesteśmy posiadaczami chyba największej ilości Viperów czwartych na świecie na ten moment, bo podejrzewam, że mam tych skrzydeł chyba 14 w różnych rozmiarach, ale wiem, że wpuszczając moich pilotów na te skrzydła bez tych kursów bezpieczeństwa, ja po prostu to jest hazard. To jest, tak, będzie fajnie, wykorzystamy jego wagę, zrobimy wynik na zawodach, ale z drugiej strony jedna niebezpieczna sytuacja i koleś po prostu może stracić rezon i wjechać w ziemię. Także ja się na to nie zdecyduję, bo cały czas mam w głowie i to też jest moja zasada jakby w szkoleniu ludzi, bo wiadomo, ci, którzy mnie oglądali kiedykolwiek latając, to nie powiedzą, że moja pierwsza zasada to bezpieczeństwo. Ja sam miałem sytuację, w której Bowden wysunął mi się z manetki i mało nie zabiłem człowieka w ten sposób, ponieważ robiliśmy testy śmigła na Mistrzostwach Świata w Legnicy z Witkiem Surgielem i Witek stał dokładnie naprzeciwko mnie. Po zmianie kątów założyliśmy, ja pociągnąłem, okazało się, że manetka ma odrobinę za krótki ten kabel i kurczę, jak się wysunął Bowden, to silnik wszedł na full obroty i w 250 to przy jego śmigle jest na pewno ponad 100 kg w ciągu. Więc tylko szczęście polegało na tym, że trafił, łapiąc mnie, trafił w moje ciało, bo jakby trafił gdzieś, to... To jest po palcach. To jest jak nie gorzej. To jest naprawdę dramat, więc jeżeli mamy apelować o bezpieczeństwo, to apelujmy o to bezpieczeństwo proceduralne. O to, że to nie od dzisiaj wiemy, że pewne procedury są, że napęd się odpala tak, czy że skrzydło kupuje się dla swoich umiejętności, tylko to jest od zawsze. To tylko na mój gust, to tylko chciejstwo i te krupówki z rosiniolami powodują, że ludzie robią głupoty. A, no potem, tak. A potem są domniemania do tego, że skrzydła są złe. No, w momencie, kiedy byłoby to przeniesienie na samochody, to po kursie prawa jazdy wsiadalibyśmy w Forda Mustanga, w Chevroleta, no, jakiegoś Camaro. No to 400 koni. No i tylko właściwie różnica jest w tym, że te sprzęty są tanie. Czyli Polak może sobie pozwolić na to, żeby kupić Hadrona za 13 tysięcy, który w ogóle nie odpowiada jego umiejętnościom i zrobić sobie za te 13 tysięcy kuku na całe życie. No właśnie. Gdyby to kosztowało 400 tysięcy, to wierz mi, że żaden by nie latał. Przeanalizowaliby to skrupulatniej. No, choćby w samolotach. Jest Cessna 152, czy ultralekki Aeropract, jest Extra. No. Extra 300. Czemu nikt zaraz po kursie nie bierze Extra 300? No, choćby dlatego, że samolot ten jest bardzo niestabilny i bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę w momencie, kiedy się nie wie, o co chodzi. Ja sam miałem też przypadek przygniecienia właśnie z oplotu, wyszła mi linka z gazu, a ja miałem, wiesz, witoracji Flystoevo, no to wiesz, to w porównaniu do 250 to no, połowa mocy, jak nie lepiej, no i też miałem sytuację, że tylko ja byłem na kolanach i
pociągnąłem manetkę, no i też full obroty, to powaliło, jak byłem na kolanach, powaliło mnie to na ziemię i kurczę, wiesz, w dodatku też pozycja głupota. Pozycja na jeża. Tak, pozycja na jeża. Głupota jeszcze była taka, że nie założyłem sobie taśmy na tej rzepa, więc ta manetka mi wyleciała gdzieś przy przewaleniu mnie na ziemię, gdzieś mi tam wyleciała. To jeszcze, wiesz, nie dosyć, że on pracował na pełnych obrotach, dociskając mnie do ziemi, to jeszcze, wiesz, musiałem szukać tej manetki, żeby ją zgasić. Na szczęście nic się nie wydarzyło, ale dało do myślenia. Już później za każdym razem, jak odpalałem napęd, to sprawdzałem, czy manetka, linka, jest wszystko ok, bo jednak taka kontrola przedstartowa nie tylko dotyczy swobodnych. Kamil, a co robisz w wolnym czasie? Jak tak... Wyłączasz latanie, czy jest coś jeszcze, co robisz, co lubisz robić, czym się zajmujesz, tak? Pierwsza rzecz to nie wyłączam latania. Aha. Cały czas od lat jest to moja praca, ale jest to też mój czas wolny. I tak naprawdę dopóki będzie mnie to kręciło, to będę na to poświęcał czas. Bo tak jak mówiłem na początku, to jest tak głęboka dziedzina, że żeby ją wykopać z każdej strony, a z każdej strony to choćby dzieląc to na latanie napędowe, dzieląc to na swobodne, dzieląc to na speed riding, dzieląc to na jeszcze coś innego, no można wykopać dużo, jeszcze akrobacje. I wszystkie te rzeczy mnie kręcą, natomiast nigdy... Albo inaczej, zawsze miałem przeświadczenie, że jeżeli chcę robić coś dobrze, muszę się skupić i to skupienie położyłem na napędy, bo było to najłatwiejsze i taka jest odpowiedź, jeżeli chodzi o Polskę, że przy tych wszystkich dziedzinach tego latania na paralotni to jest najprostsze, co możemy robić tutaj, bo wiadomo, było moim marzeniem, żeby latać za Acro Collective i robić saty i tumblingi, ale jak widziałem, ile oni muszą poświęcić siebie na to, żeby wyjechać i że działo się to w momencie, no, kiedy nie mogłem podzielić swojego czasu na czworo i wymyślić sobie, że teraz jadę po prostu do Görlitzen i będę latał akrobację, tylko musiałem pracować albo robić coś innego, a z drugiej strony same napędy wtłaczały mnie w sytuację, że mam do wyboru jechać i się bawić albo jechać i wygrać zawody i to jakby było oczywiste już wtedy, prawda? Dlatego teraz to tak myślę, że pojawiła się jedna więcej osoba w moim życiu i właściwie cały wolny czas staram się być z rodziną, bo w mojej sytuacji jest to trudne. No właśnie. Natomiast nie chcę tego zaniedbać bardziej niż to jest zaniedbane poprzez tą sytuację, więc staram się. A w przyszłości chciałbym też dzielić tą pasję, bo to też tak nie znikąd się wzięło. Moja żona była moją kursantką i mieliśmy ze sobą też ciekawą sytuację w Bassano, kiedy zaczęło ją znosić i ją ratowałem przez radio, żeby wyszła z opresji niemalże. I tak żeśmy się zeszli prawie. No ale jest Marysia i Marysia teraz jest za oczkiem w głowie. Tępkiem świata. Da. Więc jakieś tam przyszłościowe plany na to, żeby coś innego robić, to tak, ale też związane z lataniem, bo... No i z dzieckiem. No, oczywiście, ale zamierzam zanabyć wiatrakowiec i wejść w ten temat, jakby rozszerzyć swoją... Aha, zabawę. Chciałbyś na wiatrakowcu latać? Wiatrakowcem? Chciałbym nauczyć się latać na wiatrakowcu, chciałbym mieć wiatrakowiec, a na koniec chciałbym uczyć na wiatrakowcu ludzi. No, ambitny taki plan, ale do zrealizowania. Znaczy na razie jest to w fazie planowania dochodzącym do realizacji. Wiadomo, że wiatrakowiec to nie napęd. Tak. Więc to jeszcze może trochę czasu zejdzie, ale to jest takie coś, co bym chciał, bo jak widzę te filmy z wiatrakowcowania, to kurczę, jak ktoś ma umiejętności, to można tam robić no wszystko. No tak, tylko że no, takim podstawowym problemem to jest to, że one są dwuosobowe tylko, nie? Chociaż podobno w Czechach są... Ktoś tam gdzieś coś słyszałem, że w Czechach są trzy albo czteroosobowe wiatrakowce. Polacy robią już sześcioosobowe.
Tak? Tak, tylko że będzie na komercyjnej licencji. A, no właśnie. Tylko że jakby ja to w ogóle mam taki cichy plan, że najpierw będę miał ten dwuosobowy po to, żeby się nauczyć i żeby latać, ale potem może nie konkretnie sprzedając ten, zanabędę amerykański wiatrakowiec, który się nazywa Sport Cotter. I jest to jedyny, jak do tej pory, przeznaczony do akrobacji. I ten wiatrakowiec może robić pętle, więc... Ale jedną osobą jest. Jedną osobą. Ale na silniku dla dwóch osób. No ale nie chciałbyś sobie tak polatać z rodzinką gdzieś, zabrać, polecieć? Bo ja znaczy, też ja wiem, myślałem to, o takim wiatrakowcu. Znaczy, ja wiem, jak to będzie wyglądało. No, no, moja żona chce latać sama. No, wiesz. Aha, okay. Moja córka będzie chciała latać sama. No, to najpiękniejsze uczucie z latania to jest właśnie wtedy, kiedy czerpie się z własnych umiejętności to przemierzanie przez tworze, a nie stan demo. No, stan no demo tak, to ale można ja mówię się o takim, zajawić. Wiesz, ja nie mówię teraz o sportowym aspekcie tego latania wiatrakowcem i akrobacji, tylko właśnie tak wziąć sobie rodzinkę i gdzieś polecieć, nie? To jest właśnie fajne. Ja tak chciałbym mieć taki wiatrakowiec czteroosobowy. No, zabrać rodzinkę, polecić sobie nad morze, polecić sobie tu, polecić sobie tam. Jedno jest pewne. Na pewno jest przyszłość w tych wiatrakowcach, więc tak. Ja... Bo to jest stosunkowo nie jest aż takie drogie, no, dokładnie, w porównaniu do helikopterów czy samolotów. No ale też kosztują, tak? Taki wiatrakowiec, taki ksenon, gdzieś koło 300 tysięcy trzeba wydać za takiego ksenona. No ja to akurat się nastawiam na to hiszpańskie Ela. Zamknięty czy otwarty? Bo nie wiem. Jak otwarty. Na otwarty. Początek otwarty. Nie, nie. Te zamknięte to są Mercedesy, to wiem, ale to są jednak koszta po prostu nie no kolega właśnie, pozdrawiam Jarka, który ma właśnie tego ksenona tu u nas. No to naprawdę wygląda świetnie. Robi wrażenie. No. Robi wrażenie. To jest fajne, że jest zamknięty jednak. Taki mały helikopter. No. Można by tak nazwać. I też można tam chyba na jednym baku 400 km przelecieć. Można spokojnie do Warszawy lecieć. No bez problemu. Ze Śląska do Warszawy? Bez najmniejszego. Kamil, dziękuję Ci bardzo za parasofę. Było mi bardzo miło. No, mnie również. Zapraszamy wszystkich do subskrybowania naszego kanału. Dokładnie. Lajkowania, komentowania przede wszystkim, bo jednak komentarze wprowadzają taką nutkę tego, co byście chcieli jeszcze oglądać w naszych programach, bo mamy jeszcze para test, mamy para vloga, w którym luźno rozmawiamy o różnych aspektach latania. Tak więc zapraszamy serdecznie, wszystkiego dobrego.